rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Oficjalne otwarcie już dosłownie za minut kilka, a tymczasem pozostajemy w klimacie tej mocnej, dętej muzyki. Grają dla nas orkiestra Dęta z Gomulina i Bogdanowa oczywiście. A my czekamy na wyniki, puchary już gotowe, więc drużyny czekajcie. Rozwoju obszarów wiejskich w ramach osi 4 lider. Proszę Państwa, dzisiejsze zawody, które odbyły się na naszym boisku na ulicy Cmentarnej i w których wzięły udział jednostki OSP, drużyny żeńskie i młodzieżowe, spowodowały nam tutaj bardzo dzisiaj gorące powitanie, za co im bardzo gorąco dziękuję. W dniu wczorajszym, po wędkowaniu w miejscowości Wygoda, gdzie udział wzięło 63 wędkarzy, odbył się blok sportowy na naszym kompleksie boisk Orli, gdzie udział wzięły dzieci i młodzież ze szkół w Woli, w Gomulinie, w Bujnach, w Parzniewicach oraz z Proszenia z gminy Wolbusz. Odbyły się 4 turnieje drużynowe oraz wiele konkurencji indywidualnych. W myśl zasady zdrowym ciele, zdrowy duch bawiliśmy się wczoraj bardzo dobrze na naszym kompleksie sportowym. Było rozdanych wiele nagród i pucharów, a wszystko działo się pod okiem naszych wspaniałych animatorów sportowych, pani Lidii i Roberta Brzozowskich, pana Piotra Jagiełło oraz pana Tomasza Woźniaka. Odbył się również wczoraj konkurs siłacza prowadzony przez... Proszę o ciszę. Proszę nie korzystać w tej chwili na razie z tych urządzeń, ponieważ... Dzień dobry Państwu. Wita i kłania się Państwu przewodnicząca Rady Gminy Maria Głowacka. I nasz gospodarz gminy, czyli pan wójt Roman Drozdek. Drodzy mili Państwo, szanowni mieszkańcy gminy Wola Krzysztoporska. Święto naszej gminy to niezwykłe, wielkie wydarzenie. Wydarzenie, w którym pokazujemy swoje walory, swoje umiejętności. Wydarzenie, w którym pokazujemy, że na mapie geograficznej naszego kraju jest mała, piękna ojczyzna, której na imię gmina Wola Krzysztoporska. Ojczyzna, której zamieszkuje blisko 12 tysięcy mieszkańców, uczciwie pracujących na wspólne nasze dobra, wspólne nasze dzieła, mieszkańcy wpływający na rozwój powiatu, województwa i całego kraju. Jak już wspomniała pani dyrektor, nasza uroczystość jest dzisiaj wyjątkowa z dwóch powodów. Całość imprezy odbędzie się na otwartym powietrzu, bez budynku Gminnego Ośrodka Kultury, który zawsze nam towarzyszył przy tego typu imprezach. W tym roku nie może, ponieważ jest cały czas w modernizacji, ale za kilkanaście tygodni
pokaże, drodzy Państwo, od wewnątrz swoje oblicze XXI wieku i uniesie naszą gminną kulturę aż pod niebiosa. Drugi powód, proszę Państwa, to znakomita słoneczna pogoda, słoneczko przeplatane chmurkami, które będą chłodzić nasz tutaj byt do późnych godzin nocnych. Drodzy Państwo, nie byłoby tak wspaniałej imprezy, gdyby nie zacni, dostojni goście, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenia, którzy przybyli i zaszczycili nas swoją obecnością. Pozwólcie, że w imieniu przede wszystkim waszym, jak i również naszym serdecznie powitamy przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego, niezwykłego gościa, który regularnie od 2002 roku bywa na naszych uroczystościach gminnych. Jest ściśle związany i, tak jak wielokrotnie mi podkreślał, kocha tożsamość gminy Wola Krzysztoporska. A chodzi o wielmożnego pana Marka Mazura. Gorące brawa. Pragniemy powitać przedstawicieli starostwa powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, wicestarostę powiatu piotrkowskiego pana Grzegorza Adamczyka, zastępcę pana Ryszarda Olejnika, pana Józefa Plicha, pana Andrzeja Płosę, pana Dariusza Pytkę, pana Mariusza Stasiaka, pana Błażeja Strzelczyka i pana Tomasza Wolna, kół gospodyń wiejskich. Witamy wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość prezesów i druhów ochotniczych straży pożarnych. Witamy orkiestrę Dęte z Gomulina i Bogdanowa. Witamy prezesów i przedstawicieli klubów sportowych i koła wędkarskiego. Witamy pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek podległych. Pragniemy powitać instruktorów, nauczycieli, animatorów sportowych, zespoły, grupy artystyczne, dzieci i młodzież szkolną i przedszkolną z opiekunami. Witamy wszystkich mieszkańców Woli Krzysztoporskiej oraz wszystkich przybyłych mieszkańców i sympatyków naszej gminy. Pozostałych zaproszonych gości oraz osoby towarzyszące. Serdecznie witamy. Witamy również tych, których nie udało się wymienić i których jeszcze na naszej imprezie nie ma. Dlatego w tym momencie ich pozdrawiamy i o przybycie zachęcamy. Drodzy Państwo, za te liczne przybycie bardzo wspólnie Panią Przewodniczącą serdecznie dziękujemy. I dzisiejszą uroczystość w Wasze ręce przekazujemy. A ponieważ jest to czci i godności Waszej warte, Dni Gminy Wola Krzysztoporska uznajemy za otwarte. Dziękujemy i życzymy miłej zabawy. Że za ten dzisiejszy ich udział zostaną wynagrodzeni nagrodą na sprzęt, na zakup dresów lub tam czego sobie będą życzyć w wysokości 200 zł. Odbiór przez pana naczelnika. Brawo, brawo, ktoś tam krzyczy. Oczywiście, że brawo, to zwycięzcy. Nie wysocy, ale wielcy duchem. Duchem do zawodów, takim sportowym, taki, jaki potrzebny do tego, żeby wygrywać. A za chwilę dalszy werdykt, za chwilę dowiemy się, do czyich rąk trafią te wielkie, piękne puchary. OSP Blizin i OSP Majków Duży. To jest ta drużyna, która tak mocno dopingowała, mocno krzyczała za sceny, więc my im też trochę pokrzyczmy, troszkę im poklaszczmy. Tak jest tutaj nasza władza, naszej gminy jak najbardziej. Panowie, także w tej kategorii zwycięsko wybrała drużyna z OSP Bujny. Gratulacje! Brawo, brawo. I prosimy o wręczenie pucharu w
wójta gminy, pana Romana Drostka i komendanta gminnego. Cieszą się, my też się cieszymy, I gratulujemy oczywiście. Teraz czas na uściski. Już się można. A ja jeszcze szybciutko poproszę na scenę juniorów starszych z Majkowa Dużego i z Ropszyc. Też oklaski. Za odwagę, za udział, za to, że byli fajni. Chciałbym również powiedzieć, że też te drużyny zostały wyróżnione nagrodą pieniężną, za którą będą mogli zakupić sprzęt. I podam, że są to kwoty 400, 300, 200 i 100 zł. I została nam jeszcze do nagrodzenia jedna konkurencja, w której dzisiaj odbyły się chyba po raz pierwszy zawody siłaczy, naszych strażaków, siłaczy w przeciąganiu liny. I bardzo miło mi zakomunikować, że zwycięzcami tych zmagań została drużyna z OSP Ropszyce. Bardzo proszę kierownika drużyny na scenę. Najsilniejsi teraz na scenie, najsilniejsi. I powinny być największe brawa. Brawo, brawo! Poproszę na scenę również kierownika drużyny OSP Majków Dużych, która zajęła drugie miejsce. O, i gorący doping jest. Damski. Bardzo mi miło, bo to są drużyny z mojego okręgu wyborczego. Trzecie miejsce dla OSP Bujny. Ja chciałbym jeszcze raz z tego miejsca bardzo serdecznie pogratulować zwycięzcom. Naprawdę walka i zabawa była wspaniała. Podziękować sędziom, kibicom, no i organizatorom, zarządowi gminnemu, zarządowi gminy oraz tutaj gminnemu ośrodkowi kultury. Bardzo serdecznie dziękuję za umożliwienie nam przeprowadzenia tych zawodów. Sportowcom dziękuję bardzo za tak liczny udział i kibicom za dopingowanie. Ja ze swojej strony dziękuję bardzo. Jeszcze pan wójt chciał zabrać głos. Szanowni Państwo, ponieważ mam w ochotniczych strażach pożarnych wielkie upodobanie, to posłuchajcie Państwo, co wójt gminy powie. Potęgą i siłą tej gminy są druchenki i druchowie. Gorące brawa dla ochotniczych straży pożarnych. Dziękujemy pięknie panowa, drodzy Państwo. Wczoraj odnalazły dziś mnie, ty
przechować tę muszelkę znalezioną nad wichrami. Długo szumieć będzie jeszcze ożywiana wspomnieniami. Kolorowy sierpień naszym żaglem objęty pozostanie w pamięci przez długie dni. Konstrukcję na deszczu wodną. Siadasz przy stole, wyjmujesz farby i kolorowe otwierasz okno. Trawy i drzewa są takie szare, barwę popiołu przydały nieba. W ciszy tak smutno szepce zegarek, o czasie co mi go nie potrzeba. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech świat mój się zarumieni. Niech mi zaśnie w pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Za siódmą górą, za siódmą rzeką twoje sny zamieniasz na pejzaże. Nie tak się wlecze wyblakłe słońce, oświetla ludzkie wyblakłe twarze. Pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie deszcza malowana twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie, bo nie powiem ci, że myślę o można.
Zabawa.